Hej, cześć, siemano wam wszystkim, tutaj ja, TheRomanX100 i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Star Wars The Old Republic Class of Jedi Knight. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku udało nam się w końcu zebrać wszystkich Jedi na Corellii w celu po prostu powstrzymania Mistrza Bragi przed zniszczeniem całego życia na tej planecie, aby mógł Imperator dokonać swojego rytuału zniszczenia całego życia w galaktyce. Także cóż, chodźmy, pogadajmy z nimi wszystkimi i zobaczymy, co tu się teraz będzie działo. Dokładnie mam pogadać z kapitanem Rick Deanem, także zróbmy to. All Jedi reinforcements are present and accounted for. General Varr Suthra is requesting you on a priority channel. Patching him through now. Hello, my old friend. I understand you're Supreme Commander of the Jedi Forces here. I see you're back in the thick of things. What can I do for you, sir? Master Satil has informed me you're looking for a Jedi Master helping the enemy. I'm placing my resources at your disposal. I have a base camp in Labor Valley. Bring your people to my position. I'll see you soon, my friend. Varr Suthra, out. Okej, no dobra, można sobie wybrać jedną nagrodę, no i wybiorę sobie miecz, chociaż tego by nikt nie użyje. A zresztą i tak nie mam miejscowych w punku, to nie będę nawet się tym za bardzo przejmował. Także cóż, idziemy teraz pogadać z generałem Varr Suthrą, a teraz opowiem wam historię, dlatego że dopiero co skończyłem sprzątać komputer i o Boże, jak ja się tu namęczyłem, żeby posprzątać, ale w końcu mi się udało. A czy jeszcze komputer by miał czysty? Najbardziej zasypiony był filtr przeciwkurzowy na dole od zasilacza. Reszta była w sumie w miarę czysta, tam trochę przedmuchałem, wziąłem pędzelkiem, pozdejmowałem trochę kurzu i już. Warto jest czyścić ten komputer mniej więcej co 2 miesiące. Miesiąc, dwa, no zależy jeszcze jak go się użytkuje i czy się ma filtry przeciwkurzowe. Ja mam dużo filtrów przeciwkurzowych, tak więc ja tam praktycznie w środku obudowy kurzu nie mam. Tego mi starczy spokojnie raz na 2 miesiące kupić sprężone powietrze i wyczyścić. Ale na przykład mój poprzedni komputer wypadałoby czyścić dużo częściej, bo on jest dużo bardziej zasypiony i tam nie masz żadnych filtrów przeciwkurzowych. Chociaż teraz to już się raczej standaryzuje, że już teraz praktycznie każda, nawet taka budżetowa obudowa, jak obudowa Celentium PC, mają filtry przeciwkurzowe i one naprawdę spoko działają. No i generalnie też przepiąłem jeden kabel od karty graficznej zasilanie, bo mi się trochę nie podobało i nadal mi się trochę nie podoba, ale już jak tego przepiąć inaczej nie mam, bo mam pospinane kable trytytkami z tyłu. No i niestety już nie mam jak tego obejść. A teraz musimy wejść jakoś chyba na górę, mi się wydaje. Tak, tylko jak tam wejść na tą górę? To jest dobre pytanie. Musimy się jakoś odnaleźć. Niestety już mi się skończyło sprężone powietrze. Liczyłem, że mi tym razem starczy na 2 czyszczenia, ale chyba niestety ponownie tylko na 1. Znaczy jeszcze jakaś tam resztka została, ale już nie ma takiego ciśnienia, żeby to jakoś sensownie dmuchało. No ale cóż, ej, jak tam się autentycznie dostać? A dobra, tędy, okej. Okay. Już wszystko wiem. Podejrzewam, że od tamtej strony też bym wszedł, gdybym trochę dalej podszedł, ale kto by się tym przejmował. Tylko tak, droid jest chodzić wyżej, mi się wydaje. Od tego, od transportu. Nie, gdzież ten droid jest? Gdzieś powinien być droid. Ale go nie widzę, za cholerę. Chyba, że tu nie potrzeba droida. A, chyba, że jeszcze wyżej, o właśnie. Może jeszcze wyżej, dokładnie. Dobra, także jedziemy tutaj, okej. Okay. I tam gdzieś będzie generał Varr Suthra, także do niego pędzimy, lecimy. No i zobaczymy, co tu się będzie działo. Mam nadzieję, że fajne rzeczy. Oby. I już też myślę, że za jakieś 10 odcinków max skończymy tą serię. Także będzie update do planu miesiąca, na pewno w tym miesiącu, mi się wydaje. Bo już nam niedużo tej gry zostało, z tego co mi się kojarzy. Teraz już wszystkich tych Jedi, co są pod wpływem Imperatora, uwolnimy spod tego wpływu, albo przynajmniej unieszkodliwimy, póki co. Resztą się oczywiście zajmie Rada Jedi. No i zobaczymy tak naprawdę, bo dokładnie nie pamiętam, ile nam jeszcze zostało tej całej gry, ale no mówię, już coraz mniej, czyli coraz lepiej. Niestety ta podróż chwilę potrwa, a ja już nie mam o czym zbytnio rozmawiać. To jest przykre bardzo. Także no cóż, będziemy musieli chwilę się popatrzeć, aż ten pociąg jedzie. Na szczęście już jesteśmy na stacji. Dokładnie. I teraz pytanie, jak daleko jeszcze będziemy musieli iść na pichtę. To jest dobre pytanie. Podejrzewam, że tutaj sobie jeszcze... A nie, zamontuję sobie tutaj już speeder, nice. Mam tam jakąś misję poboczną, ale oczywiście mnie to tyle obchodzi, co zeszłoroczny śnieg. Teraz pytanie, czy tutaj mamy...
jakąś misję. Tak, tutaj mamy flashpoint jakiś, to nie. To flashpointa tym bardziej nie chcemy. Jak już to możemy jechać właśnie gdzieś na pozycję generała Warsutry, tylko jak tam się dostać? Dobra, pojedźmy na pewno drogami, bo nie ma co walczyć za dużo, bo to nie byłoby zbyt przyjemne i zbyt szybkie przede wszystkim. Także jedziemy do przodu. No i muszę wymyślić jakiś temat, o to wam powiem, bo nagrywam to 1 kwietnia, czyli w Primo Aprilis. No i kurwa, jak ja nie lubię tego dnia, bo wszystko co zajrzysz w internecie, musisz myśleć, że to jest kurwa kawał, autentycznie. To jest po prostu jakaś masakra, nienawidzę tego dnia. Bo nie wiesz co jest w internecie prawdą, a co jebanym kłamstwem. I jak się dostać do Warsutry, dobra, na szczęście dobrze jadę do Warsutry, chociaż tyle dobrego. Bo jakbym źle jechał, to bym był trochę niepocieszony i smutny. Ale tak, na szczęście jestem pocieszony i całkiem wesoły. Tak w ogóle nie wiem, czy już to zapowiadałem, ale zapowiadałem chyba, że już niedługo pojawią się unboxingi. No w sumie jeden unboxing się pojawi i jedna recenzja. Zapewne, jak mi się recenzję będzie chciało nagrać i podejrzewam, że mi się będzie chciało. Także recenzję zapewne nagram, tylko najpierw będę musiał pożyczyć kamerę. Do obydwu chyba tych rzeczy. Jeszcze zobaczymy. Bo nie wiem jak będzie z unboxingiem, ale na pewno do recenzji to już bym pożyczał kamerę do nagrywania. No a tak to byśmy zobaczyli. Tak czy tak, jesteśmy już praktycznie na miejscu. Gdzieś tutaj już jest pozycja generała Warsutry, gdzieś tu jest jego baza. Tam powinna być reszta naszych towarzyszy, naszych Jedi, których zebraliśmy w poprzednim odcinku. I powinniśmy móc dojechać mistrza Bragę. A właściwie to go znaleźć i przekonać, żeby wrócił na jasną stronę mocy. Także chodźmy, pogadajmy z generałem Warsutrą i zobaczymy, co on nam tutaj ciekawego powie. General, my forces are on the way. Glad to hear it. An agent with SIS is bringing us the latest intel on Master Tal Braga. In the meantime, we should form a battle plan to drive the Empire from this sector. It's running riot here. Magrem Thrakis is one of the chief suppliers of the Republic's war effort. She owns half the facilities in Labor Valley. The Empire appropriated my weapon factories. They're stealing billions of credits worth of firepower. My forces will retake this entire sector, starting with your factories. I hope so. They've been in my family for generations. I recommend devoting all Jedi forces to removing the enemy from those weapon factories. We certainly need munitions more than the Empire. It's a priority signal from the Supreme Chancellor. Excuse me. There is more to this than weapons, you know. The Empire also seized my company's base of operations. I want it back. If you were to allocate forces towards liberating my corporate offices, I'd be extremely grateful. And I do mean personally. Jedi aren't for hire, and the General believes your weapon factories are more important. The General doesn't see the big picture. My company possesses many valuable assets. I run a multi-trillion credit corporation. If you help me, you won't be disappointed with your reward. Never seen this many Jedi in one place. Blasted impressive. If we're going to retake those weapon factories, your people need to go now. I want those weapon factories cleared of all Imperial forces. Don't let the enemy escape with any munitions. General Varsuthra, we've learned the Jedi traitor Tal Braga has sent a strike team to destroy Labor Valley. What could destroy this entire sector? The Sith have invaded a chemical refinery to create an improvised bomb. The explosion will release a massive toxic cloud. That cloud will kill everyone here and drift into the adjacent sectors, potentially millions of fatalities. Point me to this chemical refinery. I'll handle the rest. We still don't know which chemical refinery the Sith have, but we do know which chemicals they're gathering. Shutting down all the chemical pipelines feeding the refineries won't stop the Sith. However, it will give away their location. Contact me when it's done. May the Force be with you all. O kurczę, no to nam się tutaj porobiło misji różnych ciekawych. Dobra, i tak tej nagrody nie wezmę. Także tak, musimy powyłączać jakieś pipeliny. Okej, okay, no dobra, także tym się teraz zajmiemy, no nic innego nam nie pozostaje, będziemy ciągnąć tylko i wyłącznie misje główne, no ta teraz misja główna polega
Także czeka nas też zapewne trochę walki, co już mi się dużo mniej podoba i najprawdopodobniej musimy pojechać trochę naokoło, tak by mi się wydawało. Generalnie Sithowie chcą zrobić jakąś wielką taką chemiczną bombę, która będzie zatruwać wszystkich i wszystko w okolicy, zniszczy połowę życia na tej planecie, o ile nie większość, a my się musimy być zjebanymi droidami, bo oczywiście mnie musiały zrzucić. No cóż, trudno, zdarza się, shit happens, this shit is very unpleasant, but yeah. No cóż, także walczymy. Okej, okay, no jeszcze jakiś tam skanujący droid. O, nawet mi się udało do niego skoczyć, nawet nie wiem jak. Byłem zdecydowanie za blisko niego, ale kto by się tym przejmował. Także jedziemy, zobaczmy mapę. Okej, okay, jeszcze nam się nie wczytała. Nowa lokacja, a szkoda. Fajnie by było, jakby to już się stanęło. No szkoda, że to już nie jest jakaś bardziej bezpośrednia ta misja i trochę trzeba będzie jednak po tej planecie pojeździć. Podejrzewam, że cały ten odcinek jeszcze spędzimy na tym, żeby tą misję doprowadzić jakoś tam do końca i dopiero wtedy znajdziemy lokację mistrza Bragi. Najprawdopodobniej pod koniec odcinka, nawet być może później. Zobaczymy. No tak czy siak, mam nadzieję, że to zbyt długo nie potrwa i że ta misja jakoś jeszcze bardziej rozbudowana nie jest. Chociaż tak jak mówię, no nie pamiętam. Aby mi się wydaje, albo nie włączyłem. Włączyłem sobie odsłucha, tylko mam tak cicho, okej. Okay. Nieważne. A, i zapomniałem sobie green screena rozwiesić, jej. Dlatego, że sprzątałem i go musiałem odstawić. Fuck. No cóż, dobra, to może być trochę większe echo. Także za które przepraszam. Nie było to zamierzone po części było. O, dobrze, na szczęście droidy mnie nie zauważyły. Dlatego tak przez chwilę cicho byłem, bo byłem w napięciu. Ja się generalnie postaram ich jakoś tak w miarę sensownie wymanewrować. Na ile to wyjdzie, jeszcze zobaczymy. W sumie to mogłem tam chyba szybciej dojechać, aniżeli tak naokoło. Ale kto by się tym przejmował? Tylko mnie nie zrzućcie! Kurwa. No i dobra, mapa out. I walczymy w takim razie. Co to za taki jakiś fioletowy pasek nade mną? Jestem ciekawy, bo szczerze nie wiem. No cóż, dobra, i pewnie się nie dowiem, ale kto by się tym przejmował? Jakoś mnie to zbytnio nie obchodzi. No umieraj, pani, umieraj. Dziękuję. Także jedziemy dalej. Niedługo będziemy mieli kolejny level Legacy, też fajnie. No i co, polecimy najpierw na prawo, bo to jest tak trochę bardziej samotne. Oczywiście się postaram przejechać. No się nie postaram przejechać, bo mnie kurwa blokuje. A super, a ten nie pojadę, dobra. Ui. Kurwa. No cóż. Shit happens, ale no chciałem go minąć tam górą, ale się oczywiście. Ojejku. I sobie jeszcze któryś atak. Bodajże ten do nabicia fokusu. Wyrzuciłem jak idiota. Zaraz z tego będę musiał tutaj jeszcze wrzucić. Wait, zobaczmy. Skills, abilities, podejrzewam. Jedi Knight. Czy to będzie Sentinel? Wait, nie to. Zealous Strike, to to. O, dobrze. Okej, okay, dobra, w takim razie jeszcze raz wsiądźmy na speeder i jedźmy dalej. I już tutaj gdzieś za chwilę będziemy musieli zjechać w dół, tylko chciałbym minąć raczej te wszystkie takie droidy. Szczególnie tego dużego, chociaż to już może się nie udać. Ale się udało. Czyli w sumie fajnie. O Jezu, pamiętam to. Tutaj też miałem problem, jak grałem moją drugą postacią kiedyś. Dlatego, że tutaj byłem z zbyt niskim levelem, a nie z maksymalnym i nie było mi aż tak łatwo, jak nam idzie teraz. Bo wtedy po prostu trochę wcześniej zacząłem nie robić wszystkich misji pobocznych, a tutaj trochę to dłużej ciągnąłem, aż do tak naprawdę właśnie zawieszenia serii i teraz wznowienia. Dopiero zacząłem grać tak właśnie, że tylko misje główne. I oczywiście to była wasza decyzja, żeby nie grać wszystkiego. No i w sumie myślę, że to jest dobra decyzja, bo dzięki temu szybciej zaczniemy Sitha. Także będą, podejrzewam, dwie ankiety do Sitha, to znaczy będzie jedna ankieta, czy gramy wszystko, a druga będzie do wybrania klasy. One się zapewne pojawią równocześnie, jakoś już mniej więcej pod koniec gry, kiedy będę wiedział, że ta gra już się kończy za x odcinków, najlepiej za 4 czy tam za 3, to wtedy będę po prostu już poustawał ankietę. Użyłbym sobie tego. Użyj tego. Nice, dobrze, okej. Okay. Bo miałem tarczę od Kiry, to dlatego mnie chyba to niezbyt mocno uderzyło. To jest spoko, bo tych droidów to już uderzyło bardzo mocno. Okej, okay, dobra. Gdzie te
chemikalia. Gdzieś tutaj na górze, dobrze, okej. Nie będę się starał oczywiście robić misji bonusowej, no bo po co mi to? Jak i tak nie potrzebuję expa. Ale podejrzewam, że i tak to zrobię. No ale tak dosyć mocno okazjonalnie. W teorii. A jak będzie, to jeszcze zobaczymy. Okej, dobra. Najbardziej mnie boli, że nie wiem, czy mam... No chyba nie mam tego mojego takiego najlepszego ataku i nie wiem, czy go kiedykolwiek już będę miał, bo nie wiem nawet, jak się nazywa. Dobra, ja już użyję tego, żeby zniszczyć, a właściwie wyłączyć rury. O Jezu, a wy tu jakbyście... Jak ty, żeś Kira sprowokowała jeszcze tego do walki, to tego ja nie rozumiem. Ale dobra. Czemu ty z tym głupim droidem masz tyle problemów? Kobieto, ogarnij się. O Jezu, nie. Dobra, okej, na szczęście. O, dobra, w ten sposób. Dobra, czyli to tyle, także... Aha, no tutaj sobie nie odpalę jeszcze speedera. Musimy wyjść na powierzchnię. Zostały nam dwie rury, no i raczej powinienem w tym odcinku zrobić. Ale jak to wyjdzie, jeszcze zobaczymy. Mam nadzieję, że mi się uda to jeszcze w tym odcinku zrobić. Tamte już powinny być nieco bliżej siebie. W teorii. A w praktyce to zobaczymy. Teraz też się oczywiście postaramy tak powymijać naszych przeciwników, żeby nikt się do nas nie przyczepił, bo po co? Tylko będziemy czas tracić. Chociaż wątpię, że mi się to uda tak w 100%, bo tu już... A nie, jeszcze się nie zrespili, dobrze. Się postaram przejechać tutaj bockiem. W miarę. O, dobra, okej, udało się. Nie wiem jakim cudem, ale się udało. I teraz pojedziemy... Myślę, że tutaj, a do tego, co było teoretycznie najbliżej, pojedziemy na końcu. Bo pewnie potem i tak gdzieś w tamtą stronę będziemy musieli iść, czyli tak naprawdę nie będziemy nadkładać drogi. A wręcz przyspieszymy lekko. O, no właśnie, jak to przejechać? Dobra, tak przejechać. Tutaj pojadę za tymi wielkimi filarami. Nie ma sensu, żeby mnie wykryli. O, normalnie sneaky motherfucker akcja. No tylko, że przez to już się nie przesnikuje, także tutaj już muszę zaatakować niestety. Co jest trochę dla mnie przykre, ale no cóż. Zdarzają się i takie rzeczy. W tej grze niestety. No ale nie powinna ta walka być dla nas jakimkolwiek wyzwaniem. Żadna walka już nie powinna być dla nas jakimkolwiek wyzwaniem, mam max level. No ale cóż, jak to jeszcze wyjdzie w praktyce, to będziemy patrzeć później. A na razie wiedźmy sobie tutaj, trochę sobie przejadę szybciej na speederze. A w sumie mam trochę mało życia, ale to jak coś, to mam nawet medykamenty do użycia, także nie będzie to w żadnym razie problem jakikolwiek. Poza tym te droidy są słabe. No i tak jak mówiłem, z misją bonusową raczej tutaj problemów nie przewiduję. Nawet jeżeli się nie będę zbytnio starał ją wykonać, bo tutaj tych droidów i tak mamy od cholery i ciut. Dlatego nawet nie będę się starał tutaj walczyć z jakąś nie wiadomo jaką ilością przeciwników. Dobra, tamtych zmroziło, to możemy się zająć tym. Ojeju. No i znowu sobie jakiś atak zabrałem, tylko teraz to już kompletnie nie wiem jaki. Fuck. No nic, ale mam nadzieję, że go sobie zaraz odzyskam. Nawet teraz bym sobie to zobaczył. Które to było? Cholera, nie pamiętam. Zealous Strike? Nie, Zealous Strike już mam. Chyba, że to było w Jedi Knight'cie. To które to było? Bo szczerze to nie wiem. No nie wiem. Które to było? No i się pewnie nie dowiem, bo tego nie znajdę. Hem. Naprawdę nie wiem, które to było. Psycho Slasha mam. Dispatcha mam, Force Leap mam, to mam. Ej, no serio, nie wiem. Które to mogło być? No i się nie dowiem. Trudno. Przepadło. Niestety. Dzień dobry, kolejni przeciwnicy. No cóż, będę miał zdablowany atak, no trudno, no zaraz tutaj najwyżej wsadzę coś jeszcze innego. Może coś akurat fajnego jeszcze mam. Ale to za chwilę zobaczymy. Okej, dobra, jeszcze jeden droid. I zaraz może zajdę wsadzić chociaż jakikolwiek inny atak. Jaki by on nie był słaby.
Na pewno, dobra, na przykład ciebie w sobie wsadzę, nawet nie wiem co to daje, ale jest aktywny, także dopiero działa kiedy go kliknę, także nie wiem na czym to polega i mnie to szczerze nie obchodzi. Wychodzimy stąd i idziemy do ostatniego pipeline'u, żeby po prostu już zlokalizować mniej więcej gdzie tą bombę mają robić. Tą bombę będziemy musieli zapewne dezaktywować i dopiero potem jakoś spotkamy się z mistrzem Bragą, być może nawet sam się z nami skontaktuje, bo Stowie mają w zwyczaju kontaktować się z nami, żeby do nich przyjść i potem ginąć. Nie wiem czemu oni tak to lubią, ale cóż, podejrzewam, że się nie dowiemy nigdy, no chyba, że będziemy grać Seatem i będziemy robić dokładnie to samo, to już wtedy dowiemy. Żebym tylko źle nie pojechał, dobrze jadę, okej. Tędy prosto. Oczywiście staramy się wymieniać jak najwięcej droidów. Wjazd będzie gdzieś tutaj po lewej, okej, dobrze. To na pewno nie jest tam, tam jest przejściówka dla troopera. Także tam raczej się nie zamierzam udać. Dzień dobry. Okej. Kolejne droidy. Dzień dobry. Panom droidom. Walczymy z panami. Dobra, to mi daje jakiegoś buffa na pewno. Ale jakiego buffa, to ja nie mam bladego pojęcia. Szczerze. Ale zawsze to dobrze, że jakiegoś tam buffa będziemy mieli w naszej kolekcji ataków. Zawsze się to jak najbardziej przyda. Nabijmy sobie fokus. Boże! Czemu ja ciągle klikam, kurwa, podwójnie? Dobra, tu na szczęście wiem co było. To był Zealous Strike. I to zapamiętam. Dobra, okej. Przynajmniej tyle. Kolejne droidy. Wow, ten medytował w ogóle. Dlaczego droid medytował? Bez sensu. No, chyba z tego co wiem, no chyba, że w jakichś chorych legendach ze skasowanego kanonu droidy mogły zostać Jedi i być aktywne na moc, znaczy podatne na moc, ale tak teraz w oficjalnym kanonie to szczerze wątpię. Dobra, nawet nie idę do tamtych, bo po co? Idziemy od razu na górę i tak uda mi się wykonać misję bonusową, bo akurat tego jednego zabiję, także wyjdzie nawet na nasze. Tak jakby co, ale i tak mi nie jest to potrzebne, bo po co? Tak naprawdę? No ale cóż. Skoro gra mi chce dać te darmowe punkty, niech daje. Tylko ja nic z nimi nie zrobię, ale to nic. O, i przynajmniej mamy też level Legacy. Dobra. I dezaktywujmy ostatniego pipeline'a. No i mamy jakąś rozmowę przez nasz holokomunikator. General, I've shut down the chemical pipelines. Stand by. Agent Halver is collating the data. Did you run into much trouble out there? Toxic smoke, killer droids, enemy patrols, the usual. Is it me, or have you grown a sense of humor? Hang on, we're getting something. One of the chemical plants was siphoning accelerite. We found our Sith bomb makers. I'm sending the coordinates to you and your strike team now. They'll meet you inside. Hurry! No dobra, czyli koordynaty już mamy, bla bla bla, tego sobie nawet nie przyjmę. Także to, spadamy stąd i lecimy na te koordynaty, jeszcze tam wbijemy, myślę. Mamy zinfiltrować Saxan Chemical Refinery. Okej, okay, no dobra, spoko, nie ma problemu. Za chwilę to jak najbardziej zrobimy. Ale to za chwilę, bo musimy tam jeszcze podjechać. Na szczęście, o dobra, no niestety się trochę pomyliłem z tym, gdzie to będzie. Ale trudno, no nie zawsze można mieć rację. Co jest trochę przykre, bo fajnie było zawsze mieć rację, ale no impossible to jest po prostu. Także na szczęście to nie jest jakoś bardzo... Dobrze, to nie jest przynajmniej na drugim końcu mapy, bo już się zdarzały takie kwestie, gdzie trzeba było, kurde, napierdzielać na drugi koniec mapy. Po kiego wafla takie rzeczy się projektuje? Po kiego wafla robić misję na drugim końcu mapy? Szczególnie w takiej grze, gdzie trzeba biegać, nie ma takiego quick travela, którego można jeszcze używać o tako. Głupie. To jest po prostu głupie. Tak czy jak, jesteśmy na miejscu, także zinfiltrujmy to od razu. Disable the... coś tam, dzień dobry. Okej, okay, czyli mam naszych małych Jediistów. A pamiętam, tak, tutaj mamy taką prawie jakby zagadkę. Czy nie wiem jak to nazwać inaczej po prostu. No ale tak czy jak coś takiego tutaj mamy. Mamy też jakiegoś infiltratora Sithów, którego trzeba pokonać oczywiście. Tutaj musimy po prostu odpowiednio wytimingować przejście i przebić się tutaj przez oczywiście chmarę naszych przeciwników. Dobra, tu się nawet jakoś mocno nie trzeba przejmować, to nam robi tyle co nic, także... Dobra, okej, okay, weź ty tego droida, ja wezmę Sith Warriora. W takim razie. Do bicia. Okej, okay, dobra. Już ich odmroziło, no Kira sobie ładnie poradziła. W międzyczasie.
Okej, okay, gdzieś ten ziomek jest, okej, okay, tutaj. Także niech umiera, dobra. Sith Master. Nie ma sensu. Po co? No tak jak mówię, to mi niewiele robi, także nawet mogę przez to przechodzić i szczerze mi to będzie wisieć. To tak dosyć bardzo mi to będzie wisieć. Okej, okay, dobra. Także atakujemy. Okej. Okay. I wiecie co? Ja na pewno spróbuję, kiedy obejrzeć jakieś poprzednie odcinki, zobaczyć jak się nazywał ten taki atak. Taki śmieszny, gdzie on się obracał i wbijał dwa miecze, tak jak gdyby od tyłu. Ja zobaczę jak ten atak się nazywał i go spróbuję znaleźć na kolejny odcinek, o ile nie zapomnę. A oczywiście postaram się tego nie zrobić. Dobra, z tym Sith Masterem niestety trzeba będzie powalczyć. No ale dobra, to jednego mogę zawsze pokonać, nie ma problemu. Podejrzewam, że z drugiej strony też się da wejść, ale tam by było więcej słabszych przeciwników, a nie jeden elitarny. Jestem w ogóle ciekawy, gdzie są moi ci pozostali Jedi. Oni mieli tu być, tam tylko na wejściu jednego widziałem, reszty to tu nie ma. No ale kto by się tym przejmował, być może zaraz dojdą dopiero. Albo po prostu programistom się nie chciał ich programować i przyjdą za późno, czy coś. No tak jest, takie mam tylko opcje. No umieraj panie, wiem, że masz bardzo dużo życia. The light side is victorious. Okej. Okay. A co to jest? To ja nie mam bladego pojęcia. No cóż. Dobra, także chodźmy na górę. Nie, wait, to nie jest tu. A, tego mam użyć, okej, okay, dobra. To wiele wyjaśnia, użyjmy tego. Okej, okay, teraz access the security doors i teraz dalej idziemy. I oczywiście zastępy droidów. Muszę też patrzeć na godzinę, żeby ten odcinek nie wyszedł tak długi jak ostatni odcinek z Wiedźmina, który wyszedł prawie 40-minutowy. Ale oczywiście, jeżeli będzie trzeba, to ten odcinek przedłużę. Bo czemu nie? Chociaż widzę, że czeka nas tu jeszcze od cholery walki z droidami. Gdzie jest Kira? Na pewno nie ma jej nigdzie tutaj obok mnie. Bardzo możliwe, że spadła gdzieś. Albo nie wiem. Kira. Ona jest gdzieś ostro pode mną. So wait. Zrobimy taki trik. Dobra, okej. Okay. Chodź tu do mnie. Tam iść nie musimy, to tam nie idziemy, bo pokiego wafla. Otwórzmy od razu tutaj drzwi i zobaczmy, co się będzie działo dalej po prostu. I'll get us through this door. Hang on. Watch your backs, they're flanking us. Okej, okay, mamy jakąś zasadzkę sitów. Także chodźmy powalczyć z nimi. Trochę się im udało nas zaskoczyć, ale oczywiście dla nas to nie jest żadna przeszkoda, ani trudność, ani wyzwanie, ani cokolwiek w tym guście, w tym rodzaju. Czy coś w tym stylu. Chociaż na połowę życia dali radę mi zabrać, także no szacun dla nich za to, że nie są aż tak bardzo słabi, tylko są tylko trochę słabi. W sumie to dlatego, że Kira słabo mnie leczyła, tylko i wyłącznie dlatego tak mi słabo poszło. Ale dobra, idziemy dalej. Ja jeszcze zdecydowanie nie koniec walki tutaj, co jest trochę słabe, bo trochę tej walki tu już za dużo. No ale wiadomo, w końcu musi być taki okres w tej grze, gdzie się walczy tylko, nie w ogóle gada. Niestety. Wow, ale no, nie powiem, dosyć ostro biją, tu już nie jest tak łatwo. Okej, okay, udało mi się przerwać im jakiś atak, to jest akurat spoko. Przerywanie ataków jest dobre. Okej. Okay. No, come on, umieraj. I umieraj. Okej, okay, dobra. Podleczmy się, bo szczerze, no, dosyć mocno nas sklepali teraz, w tym momencie. Mam minutę tego odcinka. Czy ja chcę progresować dalej? To jest bardzo dobre pytanie, tu mam jakąś taką halę śmieszną, ale to widzę, że jeszcze trochę przeciwników do pokonania nam zostało, to jeszcze ich pokonajmy. Tu mamy coś wyłączyć, także dostaniemy się do tej konsoli i na tym zapewne zakończymy ten odcinek, albo nawet już może po tej walce po prostu. Bo akurat będziemy mieli pół godziny, resztę dowalczymy w kolejnym odcinku i zrobimy tę misję, mam nadzieję, i już w końcu będziemy wiedzieli, gdzie jest Mistrz Braga, pójdziemy z nim na konfrontację, uda nam się go przyciągnąć na jasną stronę mocy i polecimy na Imperatora. Bo tak trochę mniej więcej będzie już teraz wyglądać. Nie przypominam sobie, żeby w międzyczasie jeszcze jakaś historia miała się wydarzyć. Taka większa, z tego co mi się wydaje. Ale sobie głowy uciąć nie dam. Tak czy siak, w tym momencie to było na tyle. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Mam już praktycznie pół godziny nagrania, także biorąc pod uwagę to, że jeszcze będzie intro i outro i ja teraz jeszcze chwilę pogadam, no to wyjdzie pół godziny spokojnie.
Tak więc cóż, w kolejnym odcinku, tak jak mówiłem, już mam nadzieję, skonfrontujemy się z mistrzem Bragą, ale do tego czasu komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie. No i do kolejnych filmów. Na razie. No i cześć. We'll be right back.